Anka Kukuć. Kończę pierwszy etap, ale po długiej takiej dość przerwie. Jeżeli chce się to robić i to jest wynika z pasji, to tak naprawdę, nie wiem, to Kamil może tylko powiedzieć, jak trzeba się dużo uczyć, nie? Bo tak naprawdę trzeba mieć smykałkę. Czy ktoś się ma, czy nie, to już instruktor główny. Na Allegro nie polecam, aczkolwiek chyba, że po konsultacji z Kamilem, bo Kamil mówi, że światek paralotniarski jest tak mały, że szybko potrafi wyłapać. To jest jedno. Dudek robi świetne paralotnie, od niego bezpośrednio można kupić. Albo od kogoś po prostu. Najczęściej z Trójmiasta albo gdzieś z południa Polski. Albo właśnie chłopaki tam mają jakieś takie swoje wewnętrzne, że tak powiem, dojścia i dają namiary i można wtedy sobie podzwonić, popytać się. W momencie, kiedy kończy się sezon, to zawsze można taniej sobie odkupić od kogoś z uprzężą. I Kamil zawsze pomaga nabyć, także nie ma problemu. Nie, no moim zdaniem z instruktorem. Tak naprawdę to samemu to chyba długo by się dochodziło do tego, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Oj, to proponuję tak. Przede wszystkim najpierw spróbować w tandemie, stwierdzić, czy to jest to, czy to o to chodzi. A później, jeżeli to o to chodzi, to próbować szukać sobie właśnie takiej szkoły paralotniarskiej i albo w Borsku, tak jak Kamil tam szkoli, albo tutaj, no gdziekolwiek, gdzie by było najbliżej dojechać. Przecież ludzie tutaj dojeżdżają z Trójmiasta, również i z Malborka i tak dalej. Także próbować sobie szukać. Jak ktoś chce, ma ochotę. Poza tym Kamil chyba zawsze robi na takiej zasadzie, że jak ktoś przychodzi pierwszy dzień i stwierdzi, że to nie to, no to rezygnuje i tyle. Warto, moim zdaniem bardzo. To jest niesamowity widok, na przykład jak się widzi bociana w gnieździe na dole, no to jest coś pięknego po prostu. Ale mówię, to trzeba się odważyć czasami, bo jest stres. No, przed pierwszym lotem to ja miałam, ale przemóc się troszeczkę i tyle. Ważne, żeby nie bujało tam w górze. Nazywam się Tomek Hilar, na co dzień prowadzę własną firmę, a ogólnie to jestem okrętowcem po Politechnice Gdańskiej. Z zamiłowania od najmniejszych lat lotnik, żeglarz, przerobiłem szybowce na tym maroklubie. Z braku czasu głównie przesiadłem się na coś, co też pozwala latać na paralotnie. Ale tak w planach na przyszłość, kiedyś jak już będę miał jeszcze więcej czasu, to na pewno wrócę do szybowców. Paralotnie też zawsze będą towarzyszyły w tym moim lataniu. Ogólnie, jak powiedziałem, jest to choroba, z której ja się nigdy chyba nie wyleczę, chyba że mi zdrowie nie pozwoli, ale ogólnie to zarażam wszystkich opowiadając o tym, jak latam. Nie tak, że jest fajnie, tylko że mi to sprawia ogromną frajdę i naprawdę naładować się takim nawet półgodzinnym lotem, to człowiek następnego dnia zupełnie inaczej wstaje. Na szybowcach to 70, czy nawet 80, już nie pamiętam, bo chyba od 6 lat już nie latam. Natomiast na paralotniach to dobre z 30 godzin pewnie już mam. Natomiast pewnie jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie jeszcze więcej. Grunt, żebym tylko miał czas, bo z tym jest najgorzej. A resztę to się da zrobić. Dziewczyny nas wspierają, a więc jest super. Dzieci też. Dzięki. To jest sprzęt, który służy do latania paralotnią z typu swobodnego. Zamiast napędu z tyłu mamy uprząż, w której pilot siedzi. Tak jak w przypadku paralotni z napędem, pilot podpięty jest do uprzęży taśmami. W rękach trzyma sterówki, którymi steruje. Prawą i lewą sterówkę. Z prawej strony uprzęży jest spadochron zapasowy.
Tam był z przodu, tutaj mamy z boku. Również czerwona rączka, jakby się coś działo, pociągamy, wyrzucamy i lądujemy sobie jak spadachroniarze na spadachronie. Z przodu wiszą nam dwa paski, z prawej i z lewej. To jest tak zwany wyczep. Do tego wyczepu podczepiamy z przodu linkę, gdzie po osiągnięciu odpowiedniej wysokości pilot pociąga za rączkę i się wyczepia i wtedy może swobodnie lecieć. Żaden pilot nie może zapomnieć o kasku, który ma na głowie. Chrońmy to, co mamy najcenniejszego. Z tyłu za pilotem leży skrzydło. Na to jest skrzydło szkolne, jest to skrzydło o nazwie Nemo. Określamy je typem DHV-1, czyli jest to skrzydło dla osób początkujących, szkolących się dopiero. Od skrzydła do pilota odchodzą linki. Jak widzicie, linek jest dosyć spora ilość. Są to linki czterech rzędów, A, B, C i D. Przedni rząd jest do przedniej części paralotni, do krawędzi natarcia. Ostatni rząd jest do tylnej części paralotni. Steruje się, jak wspomniałem, sterówkami. Każdy pilot posiada przy sobie radio. Radio służy nam do łączności z innymi pilotami. W tym wypadku na kursie służy nam do łączności z instruktorem. Tutaj mamy tak zwaną gruszkę radia. Ona zarówno służy do słuchania, jak i po naciśnięciu przycisku do komunikacji z instruktorem. Сергій Самусів провадить власну фірму гідравлічну. Що ще повідати? Як довго літам? 2003-2004 рік, початки. Так то триває. Зараз я вже курси мам набіті тут на, ну, там сотка годин мам, не. Також, ну, ясно, що заразило. Jak nie ma pogody, to jest źle, jak jest pogoda, jest dobrze. Nazbierać pieniędzy przede wszystkim, nie żeby kupić sprzęt, no bo to trochę kosztuje. Chociaż to jest najtańszy sport lotniczy. Z 5-6 ludzi, jeden, które kończą kurs, jeden zostaje latający, nie? Gdzie mogą u nas zacząć? Nie ma sprawy, widzicie tu, co się dzieje na lotnisku. Ludzie, kurczę, się bawią i dużo jest młodych ludzi. Generalnie dopiero robię szkolenie. Jak sobie podskakiwałem do tej pory, a to jest latanie na poważnie w tej chwili. Oj Boże, no dlatego robię to w tym wieku, że warto. To znaczy latałem, mam za sobą już skoki spadochronowe nawet i tam jakieś przeszkolenie szybowcowe, i, no ale to jest to. To znaczy w tej chwili dopiero robię szkolenie, drugi etap na paralotni. To jest takie szkolenie podstawowe, niższe loty powiedzmy, a drugi etap to już są loty wyższe i tam powiedzmy są już określone zadania przez instruktora, trzeba wykonać to. A potem sprzęt, albo napęd, albo na górkę. Latać. Także już z papierami nas nikt nie przegoni gdzieś tam z klifu czy z góry. I o to nam chodzi właśnie, żeby mieć dokumenty. No to znaczy w miejscu, gdzie nie jest tam powiedzmy strefa jakaś tam zakazana czy coś, no to faktycznie wolno wszędzie latać. Słuchać instruktora. Tutaj kamerę odłożyć, mikrofon, podpiąć się w tandem i cyk. I tak trzymamy i nie kombinujemy. Łapy do góry. Nie, ale naprawdę warto.
i zapraszam na paralotnię.